Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego. Mamy dziś typową zimową pogodę, jest 10 stopni poniżej zera, szlak całkiem nieźle przedeptany, choć miejscami zlodowaciały, więc trzeba uważać. Idziemy sobie szlakiem czerwonym z przełęczy Szarcula w kierunku Baraniej Góry. Bo właśnie tutaj znajduje się niezwykle ciekawe miejsce, niezwykle ciekawy obiekt, a jest nim wychodnia skalna zwana Dorkową Skałą. I właśnie do niej dochodzimy. A oto i Dorkowa Skała. Warto do niej podejść bliżej, bo jest naprawdę fenomenalna. Patrząc na tą piękną wychodnię skalną, pierwsze co rzuca się w oczy to jej wspaniały, fantazyjny kształt. A to wszystko zasługa procesów erozyjnych, jakie tutaj cały czas działają, modelują tą formę skałkową. Możemy tu zobaczyć różne, przeróżne kształty i formy, jakie pojawiają się w takiej właśnie skale, która jest bardzo intensywnie erodowana. Mamy szczeliny, mamy wnęki, mamy różne okapy, które się tu pojawiają. Tu kawałeczek dalej mamy również bardzo ciekawy tunelik, w który można wejść. Także jest to bardzo urozmaicona forma skałkowa. To wszystko właśnie dzięki procesom erozyjnym, które modelują tego typu formy skałkowe. Warto sobie pochodzić dokładnie wzdłuż tej skałki i wszystko dokładnie zobaczyć, popatrzeć w każdą szczelinkę. Nie ma tu nic niebezpiecznego, jedynie z góry trzeba troszkę bardziej uważać, żeby po prostu na dół nie spaść. Ja idę oglądać. Wysokość Dorkowej Skałki podawana jest różnie. Czasem jest to 8, czasem 9, czasem nawet 11 metrów wysokości, bo i takie wartości można znaleźć w literaturze, w różnych źródłach. Sprawdźmy więc sami, jak nam to wyjdzie tutaj, mierząc sobie taśmą mierniczą z samego szczytu skały. A więc taśma została zarzucona i popatrzmy teraz. 8 metrów, mam nadzieję, że troszkę chociaż widać. 8 metrów, tyle wychodzi z naszego pomiaru, jak popatrzymy tam w dół, taśma sięga, no nie wiem czy to będzie widać, ale sięga samego spodu, 8 metrów, całkiem nieźle. A oto i widok z samej góry. Piękny widok. Dorkową skałę budują skały osadowe, głównie piaskowce w ponad 75% oraz lepieńce. Utwory te zaliczane są do warstw istebniańskich dolnych, wchodzących w skład płaszczowiny śląskiej, należącej do Karpat Fliszowych. Wiek powstania tych utworów określany jest na podstawie badań paleontologicznych i szacuje się na około 83,5 do 65 milionów lat temu, czyli bardzo, bardzo dawno. Dorkowa skała została doceniona już w 1958 roku, ponieważ właśnie wtedy została objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Ze względów naukowych i dydaktycznych, bo przecież możemy tutaj prześledzić, obserwować wszystkie procesy geologiczne i geomorfologiczne, więc jest to świetne miejsce do tego typu tematyki, ale także ze względów krajobrazowych, ponieważ wygląd tej formy skałkowej, jej kształty, jej wszystkie nierówności, cały wygląd zewnętrzny powodują, iż ona naprawdę wygląda pięknie i prezentuje się wspaniale.
Bardzo ciekawe jest również pochodzenie nazwy tej skały, Dorkowa Skała. Nazwa pochodzi z bardzo dawnych czasów i odnosi się do kobiety o imieniu Dorota. Otóż dawno temu córka bogatego tutaj okolicznego gospodarza właśnie w tym miejscu, Dorota, walczyła z pasterzami słowackimi o tereny wypasowe. I właśnie tutaj zginęła i prawdopodobnie według legend właśnie od jej imienia, od tego wydarzenia ta skała ma swoją nazwę. Czy warto tu przyjść i zobaczyć na żywo, na własne oczy Dorkową Skałkę? Oczywiście, że tak, to piękna wychodnia skalna. Tym bardziej, że jest bardzo łatwo dostępna szlakiem turystycznym, bo tu z przełęczy Szarcula w kilka, no może kilkanaście minut bardzo łatwo możemy się tutaj dostać szlakiem czerwonym. Zapraszam więc na nasze kolejne spotkania z przyrodą Beskidzkich Parków Krajobrazowych, a na koniec ostatni rzut oka na Dorkową Skałkę i czas wracać, ponieważ mróz powoli odbiera mowę.